Tereny otwarte, porośnięte głównie trawą i ziołami, cechują się bardzo różnorodnym bogactwem gatunkowym. Najmniej ciekawe są trawniki pielęgnowane przez ludzi, gdzie zaciekle tępi się tak zwane chwasty. Tam, gdzie natura sama się rządzi, można spodziewać się większej bioróżnorodności. Nawet zwykłe przydroża potrafią zaskoczyć bujnością form roślinnych. Pastwiska, łąki koszne, nieużytki i odłogi mogą zadziwić obfitością roślin i zwierząt. Wystarczy przykucnąć, by przyjrzeć się magicznemu światu wielobarwnych kwiatów, wśród których uwija się ogromna gromada latających, skaczących, pełzających bezkręgowców. Bogactwu gatunkowemu roślin łąkowych odpowiada różnorodność zwierząt, które się nimi odżywiają. Na roślinożerców z kolei poluje cała armia mniej lub bardziej wyspecjalizowanych drapieżników. Dobór naturalny wykształcił u potencjalnych ofiar różne strategie i mechanizmy obronne. Owad, którego chcę przedstawić, znalazł bardzo oryginalny sposób na unikanie wrogów. Nie jest wybredny i żeruje na wielu gatunkach ziół, czyli jest polifagiem. Często więc można go spotkać w różnych trawiastych zbiorowiskach roślinnych. Gdy byłem małym chłopcem, zastanawiałem się, co to za zwierzę, a może człowiek, chodzi po łąkach i obficie pluje, zostawiając mnóstwo śliny na źdźbłach roślin. Później dowiedziałem się, że ta ślina to wytwór maleńkiej nimfy pluskwiaka równoskrzydłego z rodziny pienikowatych. W Polsce żyje wiele gatunków pienikowatych, ale najbardziej znany jest pienik ślinianka. Wiosną, w kwietniu lub maju, z zimującego jaja wykluwa się larwa zwana też nimfą. Nimfa w pierwszym stadium rozwojowym ma około 1 mm długości. Bohater tego filmu jest więc maleńki. Przy pomocy źdźbła trawy wydobyłem larwę z piany i posadziłem na łodydze rośliny, na której wcześniej przebywała. Nimfa wędruje po łodydze w dół i w górę, wreszcie ustawia się w odpowiednim miejscu głową skierowaną do ziemi. Swoją kulkę wbija w łodygę, przedostając się do wiązki przewodzącej rośliny. Zaczyna zasysać sok rośliny, który jest bardzo ubogi w białka potrzebne dla wzrostu i rozwoju owada. Pluskwiak natychmiast usuwa nadmiar pobranej wody, która zawiera duże ilości zbędnego mu cukru. Wydalina pojawia się najpierw przy odbycie i spływając w dół stopniowo pokrywa ciało owada. Gdy utworzyła się gruba, lśniąca warstwa tego płynu, pluskwiak zaczyna kręcić odwłokiem. Pojawiają się bąbelki, które prawdopodobnie powstają przez wtłaczanie w płyn powietrza z tchawek. Ruchy odwłoka przypominają proces ubijania trzepaczką piany z jajek. W obu przypadkach zachodzą analogiczne zjawiska. Niewielka zawartość białek w wydalinie działa jak detergent i umożliwia powstawanie piany. Po około 10 minutach owad prawie cały pokryty jest lśniącymi bąbelkami. Na pianie ląduje uskrzydlona mszyca.
Larwa piennika ślinianki nie ustaje w pracy i dalej stopniowo powiększa wokół siebie warstwę ochronnej piany. Aby nic nie umknęło mojej uwadze, postanowiłem powtórzyć eksperyment z owadem. Po wydobyciu pluskwiaka z piany ponownie posadziłem go na łodydze. Owad ustawiony głową w dół wbił kulikę w tkanki rośliny. Kulika osadzona jest blisko pierwszej pary odnóży. Nimfa zaczyna pompować sok z rośliny, który po przejściu przez jelita wydostaje się odbytem na powierzchnię odwłoka. Gdy tego płynu jest wystarczająco dużo, owad produkuje bąbelki, wymachując przy tym odwłokiem. Bąbelków stopniowo przybywa. W końcu piennik całkowicie chowa się w ochronnej pianie. Ptaki i inne drapieżniki nie próbują forsować płynnej przeszkody, aby dobrać się do nimfy piennika ślinianki. Dorosły, uskrzydlony owad tego gatunku stosuje inną strategię. W niebezpieczeństwie salwuje się ucieczką, gdyż potrafi wykonywać błyskawiczne, dalekie skoki niczym pchła. Czy to przypadek, że mszyca znowu ląduje na pianie piennika? Chyba coś ją do niej przyciąga.